Witajcie przyjaciele. W dzisiejszym materiale odpowiem na pytanie, czym jest Fundacja SCP. Jeżeli ten materiał Ci się spodoba, to proszę zasubskrybuj ten kanał oraz oceń ten film. SCP to przede wszystkim społeczność pisarska, która łączy ludzi. Wszystko zaczęło się na 4 roku 2007, kiedy to ktoś napisał trochę straszną historię o cementowej rzeźbie. Po pewnym czasie wszystko przeniosło się na specjalną stronę w roku 2008, a następnie utworzono kilka serwerów obcojęzycznych, w tym serwer polski w roku 2012. Po pewnym czasie zaczęły powstawać kry na temat fundacji. Ciekawe, to właśnie kry sprawiły, iż SCP stało się tak popularne. Niestety sprawiło to również pewne przekonanie, iż to kry były pierwsze, a dopiero później utworzona została specjalna strona. No dobrze, ale jaka jest fabuła tej całej fundacji? Na stronie SCP możemy przeczytać taką notkę. Ludzkość w obecnym stanie istnieje od setek tysięcy lat. Jednakże dopiero kilka ostatnich cokolwiek dla nas znaczyło. Co zajmowało nam czas przez te niezliczone lata? Garbiliśmy się w jaskiniach przy tlących się ogniskach. Baliśmy się rzeczy, których nie byliśmy w stanie zrozumieć. Nie wiedzieliśmy, dlaczego słońce co rano wschodzi znad horyzontu. Czym były te wielkie ptaki z ludzkimi głowami? Skały, które ożywały. Monstra, na których widok traciło się zmysły. Zwaliśmy je bogami i diabłami. Błagaliśmy, by oszczędziły nam swego gniewu. Modliliśmy się o zbawienie. Niektóre z nich pomarły, a ludzkość zaczęła sobie w końcu radzić. Świat nabiera coraz więcej sensu. Jednakże niewyjaśnione zjawiska będą nam towarzyszyć już zawsze. Wygląda na to, że sam wszechświat wymaga egzystencji rzeczy, których nigdy nie będziemy w stanie pojąć. Ludzkość nie może się bać. Nikt inny nas nie ochroni. Czas stawić czoła zagrożeniom. Reszta ludzkości pozostaje niedoinformowana, ale my musimy z ciemnością walczyć, zabezpieczać ją i izolować od sfery publicznej. Niech będzie innym dane żyć w rozkosznej iluzji normalnego świata. Zabezpieczamy. Przechowujemy. Chronimy. Fundacja ma za zadanie zabezpieczać, przechowywać i chronić obiekty anomalne, takie jak na przykład SCP-343, czyli Bóg lub według wielu teorii potężny manipulator rzeczywistości. Jak wygląda raport SCP? Na początku widzimy identyfikator, czyli numer seryjny, dla przykładu SCP-222. Następnie klasa podmiotu, czyli nazwa klasy bezpieczeństwa obiektu. Wyróżniamy 3 najczęstsze: bezpieczny, Euclid oraz Kitter. Specjalne czynności przechowawcze. Jak sama nazwa wskazuje, są specjalne, wyjątkowe dla każdego SCP. Tutaj znajdziesz wszelkie informacje o metodach zabezpieczenia bytu. Opis. Tutaj opisujesz swoje dzieło. W raporcie możesz znaleźć także dodatek, eksperymenty, loki z przesyłań itp. itd. Tymczasem to było już na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się.